To tak naprawdę nie jest kredyt dla tych osób, które mają pierwszą nieruchomość. On ich w żaden sposób nie wspiera. To jest program wsparcia deweloperów. Dlatego, że deweloperzy w tych dobrych czasach nabudowali bardzo dużo mieszkań, domów na sprzedaż i troszkę z tym utknęli w momencie, kiedy stopy procentowe zaczęły iść w górę. Ten rynek po prostu na chwilę zamarł. I lobowali wystarczająco skutecznie, żeby ten program się pojawił. Jeżeli masz BESSE bądź korektę w Stanach Zjednoczonych, to zazwyczaj w Polsce jest co najmniej tak bardzo dotkliwe. Dodatkowo osłabia się wtedy złotówka. Dlatego, że jeżeli panuje strach wśród inwestorów, to działają tak na zasadzie odruchu Pawłowa. Uciekamy do dolara, uciekamy do amerykańskich obligacji. I za każdym razem dolar się umacnia. Z obligacjami prawie za każdym razem. Powiedzmy w 80-90% przypadków.